Istnieje mężczyzna, naukowiec, który wynalazł urządzenie zdolne do robienia zdjęć bytów z innych wymiarów. Wkrótce po tym zniknął. Czy to możliwe, że udało mu się dostać do innego, lepszego wymiaru? Czy multiversum istnieje? Jeśli tak, to czy istnieją inne wersje nas? W rozległym i często tajemniczym świecie badań naukowych niewiele odkryć pobudza wyobraźnię tak głęboko, jak koncepcja bytów istniejących poza naszym światem. Dr Daniel Nems, pionierski naukowiec i badacz, stoi na czele tego intrygującego obszaru. Nems jest znany ze stworzenia innowacyjnego urządzenia energetycznego o nazwie Energy Vision, które według jego twierdzeń może fotografować te tajemnicze byty. Dr Daniel Nems to naukowiec z wykształceniem w dziedzinie fizyki kwantowej oraz badań nad energią. Nems poświęcił swoją karierę eksploracji przecięć między energią, materią i wymiarami wykraczającymi poza nasze konwencjonalne rozumienie. Wkrótce zaczął fascynować się teoriami o równoległych wymiarach i alternatywnych rzeczywistościach. Co dziwne, mimo publikacji tych odkryć, dostępnych jest bardzo mało informacji na jego temat, a większość jego prac została usunięta z internetu. W rezultacie niektórzy sugerują, że wkrótce po podzieleniu się tymi odkryciami Nems zniknął. Zainteresowanie Nemsa tymi badaniami było częściowo zainspirowane pionierskimi pracami teoretycznych fizyków, którzy zakładali istnienie wielu wymiarów poza znaną nam trójwymiarową przestrzenią. Kierowany ciekawością i pragnieniem przekraczania granic ludzkiej wiedzy, Nems zaczął eksperymentować z nowatorskimi urządzeniami energetycznymi, mającymi na celu wykrywanie i interakcje z tymi niewidzialnymi światami. Energy Vision, przełomowe urządzenie opracowane przez Daniela Nemsa, stanowi kulminację wielu lat badań i eksperymentów. Urządzenie łączy zasady mechaniki kwantowej, elektromagnetyzmu i zaawansowanej technologii obrazowania, aby rzekomo uchwycić obrazy bytów istniejących w wymiarach równoległych do naszego. Energy Vision składa się z wyrafinowanej matrycy czujników i emiterów, które generują i wykrywają określone częstotliwości energii elektromagnetycznej. Te częstotliwości, jak się teoretyzuje, rezonują z energetycznymi sygnaturami tych bytów, czyniąc je widocznymi dla czujników urządzenia. Zebrane dane są następnie przetwarzane przez zaawansowane algorytmy, które tworzą obrazy wyświetlane na ekranie o wysokiej rozdzielczości. Urządzenie działa poprzez emitowanie kontrolowanego impulsu energii w zdefiniowanym obszarze, a następnie skanowanie tego obszaru w poszukiwaniu jakichkolwiek anomalii w polu energetycznym. Według Nemsa te tajemnicze byty wchodzą w interakcję z tymi polami energetycznymi w sposób, który jest wykrywalny przez sensory Energy Vision. Powstałe obrazy ukazują kształty i formy, które nie odpowiadają żadnym znanym fizycznym bytom, sugerując obecność istot z innych wymiarów. Jeśli możliwości urządzenia zostaną potwierdzone, implikacje dla nauki i naszego zrozumienia wszechświata będą ogromne. Możliwość fotografowania tych bytów dostarczyłaby namacalnych dowodów na istnienie równoległych wymiarów, wspierając teorie, które do tej pory były jedynie spekulatywne. Ten przełom mógłby zrewolucjonizować takie dziedziny jak fizyka, kosmologia, a nawet biologia, gdy badacze będą eksplorować naturę i cechy tych istot oraz ich interakcje z naszą rzeczywistością. Ale zanim Ci o tym opowiem więcej, zostaw łapkę w górę, jeśli lubisz takie tematy i napisz komentarz "istota", a przypnę Ci serduszko. Odkrycie tych istot rodzi również poważne pytania etyczne i filozoficzne. Pomimo ekscytującego potencjału pracy Energy Vision, badania doktora Nema spotkały się z znacznym sceptycyzmem i krytyką ze strony społeczności naukowej. Krytycy twierdzą, że twierdzenia dotyczące tych urządzeń brakują empirycznego potwierdzenia, a obrazy, które zostały uzyskane, mogą wynikać z artefaktów technicznych lub czynników środowiskowych, a nie z istnienia prawdziwych istot.
Aby odpowiedzieć na te zarzuty, badania doktora Nema doprowadziły do uchwycenia kilku przekonujących obrazów humanoidalnych postaci, które według jego analizy istnieją pomiędzy światami. Te istoty mają fizyczne formy przypominające ludzi, ale z wyraźnymi różnicami, takimi jak wydłużone kończyny, eteryczny wygląd i różne poziomy przezroczystości. Humanoidalne istoty sfotografowane przez Nema charakteryzują się swoim uderzającym wyglądem i cechami nie z tego świata. Te byty często wydają się być zbudowane z półprzezroczystej substancji, sugerując inny skład fizyczny niż u ludzi. Na niektórych obrazach widać istoty z wydłużonymi kończynami i palcami, większymi od ludzkich oczami oraz rysami twarzy, które mimo humanoidalnych kształtów znacznie odbiegają od typowej ludzkiej anatomii. Istnienie tych istot wspierałoby teorie, które proponują istnienie wielu wymiarów i równoległych rzeczywistości. Wymagałoby to również ponownej oceny podstawowych zasad naukowych, co potencjalnie mogłoby prowadzić do przełomowych osiągnięć w fizyce, biologii i technologii. Pojawia się także obawa dotycząca możliwości błędnej interpretacji obrazów wytwarzanych przez Energy Vision. W dziedzinie pełnej niejednoznaczności kluczowe jest odróżnienie autentycznych odkryć naukowych od zjawisk, które można wyjaśnić za pomocą znanych procesów fizycznych. Konieczna jest staranna analiza i potwierdzenie innych badań, aby uniknąć pochopnych lub błędnych wniosków. Praca Daniela Nema z Energy Vision wpisuje się w szerszy kontekst tych badań, który obejmuje fizykę teoretyczną, badania metafizyczne i różne nauki. Fizyk teoretyczni zaproponowali różne modele równoległych wszechświatów. Teorie te sugerują, że nasz trójwymiarowy wszechświat jest częścią znacznie większego, bardziej złożonego multiversum. Praca Nema ma na celu zbliżenie tych teoretycznych modeli do obserwacji empirycznych. Te badania również pobudzają wyobraźnię publiczności, wzmacniając zainteresowanie science fiction i fikcją spekulacyjną. Idea równoległych światów i alternatywnych rzeczywistości rezonuje z fundamentalnymi pytaniami ludzkości dotyczącymi natury istnienia i naszego miejsca w kosmosie. Równoległe wszechświaty przekroczyły już status jedynie elementów narracji science fiction. Istnieją bowiem idee naukowe, które obecnie popierają koncepcję równoległych wszechświatów poza naszym własnym. Niemniej jednak, teoria multiversum wciąż pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych teorii w dziedzinie nauki. Rozmiar naszego wszechświata jest niewyobrażalnie ogromny. Przestrzeń jest wypełniona ogromną liczbą galaktyk, być może w setkach miliardów, a nawet bilionach. Każda z tych galaktyk jest domem dla miliardów lub bilionów gwiazd. Niektórzy naukowcy badający modele wszechświata przypuszczają, że średnica wszechświata może rozciągać się na 7 miliardów lat świetlnych. Są też osoby, które wierzą, że ma on potencjał być nieskończonym. Istnienie multiwersów i równoległych światów jest często debatowane w kontekście istotnych koncepcji naukowych, takich jak Wielki Wybuch, teoria strun i fizyka kwantowa. Tajemnicze zjawisko inflacji kosmicznej i Wielkiego Wybuchu przekonało niektórych ekspertów, że istnienie licznych wszechświatów jest prawdopodobne, jeśli nie wręcz bardzo prawdopodobne. Fizyk teoretyczny Alexander Winin z Uniwersytetu Tufts w stanie Massachusetts stwierdził, że inflacja nie zakończyła się jednocześnie we wszystkich regionach. Chociaż inflacja kosmiczna zakończyła się 13,8 miliarda lat temu, w odniesieniu do tego, co możemy zaobserwować z Ziemi, nadal trwa w innych regionach wszechświata. Koncepcja ta jest nazywana ideą wiecznej inflacji. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów i kliknij w dzwoneczek, aby dostać powiadomienie o nowych filmach. W roku 2011 Winin napisał dla Scientific American, że kiedy inflacja zatrzymuje się w danym miejscu, powstaje nowy bąbel wszechświata. Brak połączenia między światami bąbelkowymi wynika z ich wiecznej ekspansji. Gdybyśmy wyruszyli w podróż w kierunku granicy naszego kosmicznego obszaru, gdzie potencjalnie mógłby on przecinać się z sąsiednim kosmicznym obszarem, nie bylibyśmy w stanie jej osiągnąć, ponieważ granica oddala się od nas z prędkością przekraczającą prędkość światła i przewyższającą każdą możliwą prędkość, jaką moglibyśmy osiągnąć.
Jednak nawet jeśli udałoby nam się dotrzeć do sąsiedniego bąbla, opierając się na koncepcji wiecznej inflacji w połączeniu z teorią strun, możliwe jest, że nasz znany wszechświat ze swoimi specyficznymi stałymi fizycznymi i warunkami odpowiednimi do życia może być fundamentalnie odmienny od hipotetycznego bąbla wszechświata. Niektórzy uczeni wywodzą swoje koncepcje wszechświatów równoległych z fizyki kwantowej, która jest matematycznym przedstawieniem cząstek subatomowych. W dziedzinie mechaniki kwantowej możliwe jest, aby maleńkie cząstki istniały jednocześnie w wielu stanach z funkcją falową obejmującą wszystkie te potencjalności. Jednakże po dokładniejszym zbadaniu konsekwentnie widzimy tylko jeden z możliwych wyników. Zgodnie z kopenhaską interpretacją mechaniki kwantowej, jak wyjaśnia Stanfordska Encyklopedia Filozofii, ludzie postrzegają wynik, gdy funkcja falowa zapada się w jedną rzeczywistość. Jednak hipoteza wielu światów sugeruje, że za każdym razem, gdy dokonujemy obserwacji jakiegoś stanu lub wyniku, tworzy się osobny świat, w którym realizuje się inna kwantowa konsekwencja. Jest to konfiguracja rozgałęziająca się, gdzie z każdą mijającą chwilą nasz obserwowany wszechświat dzieli się na niemal nieskończoną liczbę możliwości. Wszechświaty równoległe są całkowicie odrębne i niezdolne do wzajemnego przecinania się. Dlatego, mimo że mogą istnieć liczne kopie ciebie, prowadzące życia, które są nieznacznie lub radykalnie różne od twojego życia w tym świecie, nigdy nie miałbyś o tym żadnej wiedzy. Niektórzy fizycy przystają na koncepcję bardziej płaskiej iteracji wielu wszechświatów. Jeśli wszechświat jest nieskończony, istnieje ograniczona liczba możliwych układów budulców materii, gdy zbierają się one w nieskończonej przestrzeni. Ostatecznie skończona liczba rodzajów cząstek nieuchronnie znowu ukaże specyficzny układ. W teorii, w dostatecznie rozległej przestrzeni, takie cząstki nieuchronnie powtórzą konfigurację na skali tak ogromnej, jak całe układy słoneczne i galaktyki. Innym fundamentem dla koncepcji wszechświatów równoległych można znaleźć w kosmologii, szczególnie w teorii kosmicznej inflacji zaproponowanej przez fizyka Alana Guta na początku lat 80. XX wieku. Kosmiczna inflacja zakłada, że wszechświat przeszedł przez fazę gwałtownej, wykładniczej ekspansji krótko po Wielkim Wybuchu. Ta szybka ekspansja mogła stworzyć kieszonkowe wszechświaty wewnątrz większego multiversum, z których każdy posiadałby swoje unikalne właściwości i prawa fizyczne. Inflacyjne multiversum sugeruje, że nasz obserwowalny wszechświat jest tylko jednym z wielu bąbli w olbrzymim, a być może nieskończonym, kosmicznym krajobrazie. Teoria strun, teoretyczne ramy próbujące pogodzić ogólną teorię względności i mechanikę kwantową, również dostarczają podstaw dla istnienia wszechświatów równoległych. Teoria strun zakłada, że fundamentalne cząstki wszechświata nie są punktami, lecz maleńkimi, wibrującymi strunami. Struny te mogą istnieć w wielu wymiarach, wykraczających poza znajome trzy wymiary przestrzenne i jeden wymiar czasowy. Niektóre wersje teorii strun sugerują istnienie światów na membranach, wszechświatów równoległych, które istnieją na różnych płaszczyznach przestrzennych w wyższowymiarowej przestrzeni. Jednym z głównych wyzwań w badaniach nad wszechświatami równoległymi jest brak bezpośrednich dowodów obserwacyjnych. Z definicji wszechświaty równoległe są oddzielone od naszego i nie są bezpośrednio obserwowalne. Jednakże naukowcy badają pośrednie sposoby na wykrycie ich wpływu. Na przykład pewne anomalie w kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła, pozostałości po Wielkim Wybuchu, mogą być potencjalnie wyjaśnione przez interakcje między naszym wszechświatem a innymi wszechświatami równoległymi. Jeśli wszechświaty równoległe istnieją, ich obecność miałaby ogromne znaczenie dla fizyki i kosmologii. Istnienie wielu wszechświatów mogłoby wyjaśnić fundamentalne pytania dotyczące precyzyjnego dostrojenia stałych fizycznych w naszym wszechświecie. Pozorna precyzja tych stałych, które umożliwiają istnienie życia, może być wynikiem efektu selekcji. Żyjemy w wszechświecie, w którym stałe są idealne do powstania życia, ponieważ tylko takie wszechświaty mogą wspierać obserwatorów takich jak my. Ta zasada antropiczna zyskuje nowe znaczenie w kontekście multiversum. Choć koncepcja wszechświatów równoległych jest w dużej mierze teoretyczna,
Jej badanie przesuwa granice obecnej technologii i metod naukowych. Postępy w fizyce cząstek, kosmologii i obliczeniach kwantowych mogą dostarczyć nowych narzędzi i technik do zgłębiania tajemnic multiwersum. Nawet jeśli bezpośrednie dowody pozostają nieuchwytne, dążenie do zrozumienia wszechświatów równoległych napędza innowacje i rozszerza nasze horyzonty naukowe. Idea wszechświatów równoległych rzuca wyzwanie naszemu rozumieniu samej rzeczywistości. Jeśli istnieje wiele wersji rzeczywistości, każda z własną historią i wydarzeniami, co to oznacza dla naszej percepcji świata? Na chwilę obecną tajemnice wszechświatów równoległych przesuwają granice naszego rozumienia rzeczywistości, kwestionując nasze postrzeganie i rozszerzając granice nauki i filozofii. Teoretyczne podstawy w mechanice kwantowej, kosmologii i teorii strun dostarczają wiarygodnych ram dla istnienia wielu wszechświatów, podczas gdy naukowe implikacje napędzają innowacje technologiczne i nowe kierunki badań. Oprócz aspektów naukowych i technologicznych, wszechświaty równoległe prowokują głębokie pytania filozoficzne i egzystencjalne dotyczące natury rzeczywistości, wolnej woli oraz etycznych wymiarów naszych działań.